Gościem Polskiego Radia Katowice jest dzisiaj Klaudia Poszwa. Czy ja mogę powiedzieć multimedalistka? No dokładnie, można tak to nazwać. Multimedalistka w trójboju siłowym, dodajmy. Tych medali sporo się nagromadziło. Te najważniejsze sukcesy, jakie pani ma, ja mam wynotowane, ale pewnie pani może to odbierać inaczej. Jakie najważniejsze osiągnięcia są w pani karierze teraz, na ten moment? Teraz najważniejsze to jest chyba wicemistrzostwo świata. No i przede wszystkim mistrzostwo Polski. No i to są chyba takie właśnie moje najważniejsze sukcesy, które po prostu są w mojej głowie cały czas. Najpierw był chyba Puchar Polski i to był taki moment przełomowy. Później przyszły te ważniejsze wydarzenia, no i powiązano oczywiście to wszystko z medalami. Dokładnie. Zawody miałam w Skierniewicach. To były moje tak jakby ostatnie mistrzostwa Polski. Potem już były świata. Calgary. Jak pani to wspomina? Boże, no było pięknie przede wszystkim, tak, bo to jakby nie patrzeć trochę Stany. Więc było bardzo ładnie, w szczególności w takim jakby centrum, było super. No, piękne miejsce na pewno. No, po to ciężko się pracuje, żeby po pierwsze wyjeżdżać w takie miejsca, a po drugie, żeby jednak zdobywać jakieś medale i osiągnięcia. Wiadomo, że jak się jedzie na taką imprezę, to te nadzieje się ma. Ale były nadzieje na to, żeby osiągnąć aż srebrny medal? No, myślę, że były na pewno. No, na pewno stres był ogromny, ale przede wszystkim najważniejsze były wyniki, nie miejsce, a wyniki. No właśnie, ale nadzieje na podium było, tak szczerze mówiąc? No, było. Muszę zapytać od teraz, jak to się zaczęło, bo to takie trochę niekobiece trójbój siłowy. No, zaczęło się to tak, że w sumie siłownia zawsze była taką jakby moją pasją, zawsze mi się to podobało. I od 6 klasy podstawówki trenowałam lekkoatletykę. No ale jakoś tak nie za bardzo, to bieganie mi pasowało, ale mieliśmy też tam zajęcia takie na siłowni. I po prostu zawsze jak były te zajęcia na siłowni, to ja zawsze po prostu byłam taka szczęśliwa, że nie muszę biegać, tylko że mogę iść na siłownię i tak się w sumie zaczęło. Wicemistrzostwo świata w Calgary to jedno. Jak pani zaczęła, to też już powiedzieliśmy, że nie kobiece, to jest takie moje stwierdzenie. Pani to odbiera inaczej? To jest takie dla kobiet? Myślę, że na pewno większe szanse mają w tym mężczyźni, tak? To nie ma co zaprzeczać, że to nie jest zbyt kobiecy sport, ale ten sport jest właśnie taki coraz bardziej kobiecy, coraz więcej kobiet w nim startuje, więc myślę, że coraz bardziej ten sport będzie rozpowszechniany wśród kobiet. Trójbój siłowy. Z czym to się je? Co to jest? No, trójbój siłowy jest to wyciskanie na klatę, przysiad i martwy ciąg. Czyli coś, o czym każdy facet marzy, żeby tych kilogramów podnosić jak najwięcej. Jakie są te pani wyniki? Moje rekordy to jest 105 na przysiad, 47,5 na wyciskanie i 130 na martwy ciąg. Dużo jest w sumie takich zasad, na które sędziowie patrzą, no bo jednak technika jest najważniejsza w tym. No i kilogramy również. Pani Klaudio, bardzo ważna rzecz. Jest dla takich młodych osób jak pani życie prywatne. No nie ukrywajmy, że to też trzeba mieć. Pewnie siłownia może być z tym w jakiś sposób związana, ale jak panią koleżanki odbierają, jak koledzy odbierają, bo przecież pani jest no, mega mocną kobietą. No koleżanki może trochę mniej, bo kobiety mniej się też na tym znają. Po prostu poznałam super ludzi i nie żałuję tego, że tutaj przychodzę, bo mogę tutaj porozmawiać, więc to nie koliduje zupełnie z moim życiem prywatnym i jest to w ogóle część mojego życia prywatnego, więc... Dla każdego sportowca taki sport wyczynowy to jest potężne wyzwanie i trzeba to łączyć też z życiem prywatnym i nauką. Pani powiedziała, że z życiem prywatnym nie koliduje, a w nauce to przeszkadza? Właśnie przychodząc zmęczona po szkole, trochę sobie odpocznę, no wiadomo, zjem coś, no i od razu siłownia, tak, bo kończę szkołę o 15, o 18 trening, więc też troszkę trzeba odpocząć. No a po tej szkole od razu siadać do nauki się tak nie chce, no trening trwa od 2 godzin, więc no przychodzę zmęczona i ciężko jest trochę też z nauką. Jakie kolejne plany, bo... Nauka, no to wrzesień się zaczyna, jest 1 września, trzeba ruszać do szkoły, ale też inne wydarzenia, takie ważne, w tym, ważne dla trójboju, też się pojawiają w kalendarzu, między innymi Mistrzostwa Polski. Tak, 7 września właśnie są Mistrzostwa Polski, na których będę startować. W kategorii 47 kg dla 18 oraz też spróbuję oczywiście w wyższej kategorii, w seniorkach. To są no, już takie dość dorosłe kobiety po 30 lat, ale na ostatnich mistrzostwach Polski miałam 2. miejsce, więc mam nadzieję, że teraz też coś wywalczę, więc
Wrzesień będzie, myślę, udanym miesiącem. A pod koniec roku Mistrzostwa Europy? Dokładnie. Akurat w mojej urodziny 25 listopada będę miała start na Mistrzostwach Europy, więc myślę, że to będzie jeszcze większa motywacja dla mnie, żeby zrobić sobie super prezent na urodziny. A jakie są takie głębokie marzenia Klaudii Poszwy? Żeby być najlepszą. To chyba jest taki jedyne marzenie, żeby być najlepszą i być przede wszystkim rozpoznawalną, żeby wiedzieli, że o, to ta Klaudia, która tak podnosi, jest taka mała, a tyle podnosi. I to w sumie jest taki największy też cel mój. Drodzy Państwo, to jest ta mała Klaudia Poszwa, którą Państwo już możecie rozpoznawać na ulicy na pewno. Przynajmniej w Sosnowcu jest Pani doskonale rozpoznawalna. Medali, mnóstwo tych krajowych, międzynarodowych już imprez. Ściskajcie kciuki mocno i we wrześniu podczas Mistrzostw Polski i w listopadzie, w dniu urodzin Klaudii Poszwy, za to, żeby ten medal Mistrzostw Europy też do Polski przywiozła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.